Kornel, no takie pierwsze pytanie, czy ten mecz się jutro może w ogóle odbyć, bo wiemy, że są zakażenia w Widzewie koronawirusem, natomiast no, wciąż decyzji nie macie do tego meczu, się trzeba normalnie przygotowywać. No tak, my na razie skupiamy, trenujemy, przygotowujemy się tak, jakby ten mecz miał się odbyć jutro, a co będzie dalej, no to czekamy pewnie na jakąś decyzję. A jakie nastroje właśnie po tej długiej wycieczce i meczu do Gdyni? No na pewno. Trochę jest niedosyt, jest trochę złości, że ten mecz nie potoczył się po naszej myśli, ale skupiamy się już na najbliższym meczu i chcemy z Łodzi przywieźć 3 punkty. Ostatni wyjazd w sezonie, no wypadałoby pewnie gdzieś tą mimo wszystko dobrą wyjazdową serię tych meczów jesiennych zakończyć pewnie 3 punktami. No tak, no w tej rundzie na wyjazdach nie wyglądało to źle. Trochę tych punktów przywieźliśmy, także no chcielibyśmy przywieźć kolejne 3. Dla Ciebie taki wyjątkowy mecz po tym roku spędzonym na wypożyczeniu w Łodzi? Czy wyjątkowy, to nie wiem, ale na pewno będzie fajnie i, no, i fajnie będzie wrócić na stadion. Wizowowi łatwo w tej pierwszej lidze nie jest. Pewnie nadzieje po tym awansie były duże, natomiast no, gdzieś tam trzeba się w każdym meczu też pokazują, bić o te punkty. No tak, no, widać po Widzewie, że jeszcze nie grają tego, co może potrafią, patrząc personalnie na taki skład, jaki mają, a na pewno też nie są drużyną, którą będziemy się obawiać i będziemy walczyć, żeby przywieźć 3 punkty. Ten atut pewnie unik, zwłaszcza czuć braku publiczności, bo ci kibice na Widzewie zawsze są głośni i zawsze pomagają drużynie. No na pewno. Jak gdyby był cały stadion, to też inaczej się tam gra. Wiadomo, 17 tysięcy, a tak przy pustych trybunach może być trochę inaczej. Na kogo tam, twoim zdaniem, trzeba zwrócić szczególną uwagę? No, oprócz Marcina Robaka, bo to wszyscy wiemy. No jest kilku doświadczonych chłopaków, wiadomo, jest Marcin Robak, jest Mateusz Możdżeń, też jest Łukasz Kosakiewicz z Korony. No ogólnie doświadczony zespół.